Nazwiska niektórych osób zmieniono, by nie ujawniać ich tożsamości. Tajny oddział specjalny. Oraz międzynarodowa grupa operacyjna. Hopefully we can just keep rolling up. Jednoczą siły, aby rozbić gang handlarzy ludźmi. Chcą uratować tysiące kobiet zmuszanych do nierządu. Ofiary nie wiedzą, że będą maltretowane, że mogą zginąć albo zostać wielokrotnie zgwałcone. Śledczy wzięli na cel siatkę handlarzy zarabiających miliony dolarów na sprowadzaniu kobiet z Azji Środkowej. Przestępcy są gotowi zabić, żeby przetrwać. Handel seksem. Seks na sprzedaż. Bangkok, Tajlandia. Miasto aniołów wschodu. Ważny ośrodek gospodarczy. Tutaj przecinają się szlaki handlowe z całego świata. Lecz po zmroku Bangkok zmienia oblicze. Prostytucja to jedna z najbardziej dochodowych branż w mieście i wabik dla wielu obcokrajowców. Większość kobiet uprawia nierząd dobrowolnie. Lecz ten sektor ma swoją ciemną stronę. Co minutę kobieta albo dziecko staje się seksualnym niewolnikiem. Większość z nich w Bangkoku. Steve Galster kieruje fundacją Freeland. Do Bangkoku trafił przed 10 laty, tropiąc handlarzy zwierząt. Niedawno obrał nowy cel. Siatki bezwzględnych handlarzy kobietami, którzy zadomowili się w Tajlandii. Handel ludźmi to współczesna odmiana niewolnictwa. Osoba pozbawiona możliwości decydowania o sobie i zmuszana do pewnych czynności staje się niewolnikiem. Na świecie żyje około 1,5 miliona seksualnych niewolnic i niewolników. Ponad połowa w Azji, z czego gro w Tajlandii. Jedną z największych siatek handlarzy tworzą Uzbecy. Obiecując legalne zatrudnienie, wabią do Tajlandii ubogie rodaczki. Na miejscu zmuszają je do nierządu. Galster jedzie na spotkanie z informatorem, który obserwuje gang. Musi mieć się na baczności. Na całym świecie dochody z handlu kobietami wynoszą 35 miliardów dolarów. Handlarze zrobią wszystko, żeby strzec interesu. Gra toczy się o najwyższą stawkę. Szefów podobnych gangów trudno nazwać ludźmi. Ich miejsce jest za kratkami. Dlatego postanowiłem z nimi walczyć. To absurd, żeby w XXI wieku świat musiał borykać się z niewolnictwem. Galster umówił się z informatorem opodal dzielnicy Czerwonych Latarni. Dziękuję, że się pan zjawił. W mieście pracuje wiele Uzbejek. Namierzył pan szefa gangu? Nie wiem, czy to facet, czy kobieta. Tutaj działa kilka grup. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa, informator nie rezygnuje. Nie możemy dać za wygraną. Handlarze mówią o sobie nietykalni. Jeśli dobierzemy im się do skóry, społeczeństwo nas poprze. Wtedy zrozumieją, kto dyktuje reguły. Steve Galster nie walczy sam. Pomaga mu oddział do walki z przestępczością zorganizowaną.
Nie znam ich. Wiem tylko, że to tajna jednostka rządowa. Przenikają do struktur gangów, aby rozbić je od wewnątrz. Pracuje z nimi człowiek-legenda. Przed 20 laty generał Charnwood kierował walką z rosyjską mafią. Mamy kwadrans. Potem zaczynamy obserwować cel. Oddział do walki z handlem ludźmi poprosił go o pomoc w rozpracowaniu uzbeckiej siatki. Uważa pan, że psychopaci powinni żyć wśród normalnych ludzi? Należy ich pozamykać. Serce się kraje na widok tego, co robią. Proszę sobie wyobrazić, że zabierają pańską krewną albo dziecko. Uzbecy mają rozległe kontakty i nie boją się prowadzić interesów w centrum Bangkoku. Chcesz bzyknąć? Za ile? 2000 batów. Dłużej 6000. Pilnowane kobiety można sfilmować tylko ukrytą kamerą. Ile? Jeden raz 3000 batów. A cała noc? 6000. Generał Charnwood twierdzi, że główną siedzibą gangu jest Hotel Grace. Widać szyld. To tutaj. Uzbecy wybrali hotel, w którym często zatrzymują się goście z Bliskiego Wschodu. Generał odkrył, że szukając prostytutek, wolą białe muzułmanki niż Tajlandki. Ludzie Charnwooda obserwowali hotel od miesięcy. Dzisiaj wpadli na trop. Jedną z niewolnic pobito za to, że zbyt mało zarobiła. Kobieta dowiedziała się, że Steve Galster może jej pomóc. Skontaktowała się jednak dopiero po kilku dniach. Wtedy trafiła do kryjówki fundacji. Ofierze nadano kryptonim M. Handlarze odebrali jej paszport, nie mogła więc uciec. Gdyby dowiedzieli się, z kim rozmawia, mogliby skrzywdzić ją i jej rodzinę w Uzbekistanie. Nie mogę spać. Myślę tylko o paszporcie, bilecie, fotografiach, mojej mamie i dziecku. Steve zebrał grupę śledczych, aby wesprzeć policję. Akcja nosi kryptonim Operacja Graceland. Pierwsze zadanie – pomóc M. Onkuri Kumar jest oficerem wywiadu i odpowiada za analizę danych o handlarzach. Doug Peters, były tajny agent, przez 20 lat polował na najgroźniejszych przestępców Ameryki. Natasza Iwanowa jest tłumaczką, włada biegle rosyjskim i niemieckim. Mam tego dość. Chcę z tym skończyć. M jest rozwódką i nie stać jej na utrzymanie syna. Dlatego dała się namówić na przyjazd do Bangkoku. Tutaj przekazano ją kobiecie o imieniu Rano. Liczyłam, że dostanę pracę malarza, tak jak w Moskwie. Przywiozłam nawet kombinezon. Takiej odzieży malarny. To też zachwyciła. Po przyjeździe Rano spytała, po co mi te szmaty? Skąd mogłam wiedzieć, że wyląduję na ulicy? Ofiara sądzi, że Rano pracuje dla Uzbeków. Śledczy obiecali jej pomóc w odzyskaniu paszportu oraz ucieczce. Ona zaś pomoże im prześwietlić struktury gangu i namierzyć Rano.
Uwiniemy się z tym w godzinę. Poszukiwana pracuje w jednym z nocnych klubów Bangkoku. Peters i Galster chcą przemycić do środka ukryte kamery. Lokal ma pełną ochronę. Gdyby ochroniarze odkryli kamery, mężczyźni mieliby kłopoty. Muszą działać szybko. Chcą namierzyć rano, zanim kobieta zorientuje się, że M ją wydała i próbuje uciec. Doug Peters i Steve Galster ukrytą kamerą filmują wnętrze klubu opodal dzielnicy Czerwonych Latarni. Szukają niejakiej Rano, która często bywa w tym klubie. Jeśli wystawią ją policji, pomogą uzbeckiej niewolnicy wyrwać się spod jej kontroli. W Tajlandii prostytutka może zarobić dla handlarzy nawet $1000 dziennie, a niemal nic ich nie kosztuje. Kobiety same płacą za czynsz, jedzenie, a nawet za prawo do wykonywania tej pracy. Peters i Galster krążą po klubie. Goście z Indii i Bliskiego Wschodu szukają dla siebie kobiet. Idealne miejsce dla Rano. She's the friend of Nargiza from Grace, yes. And friend of Rano. Okay. Tymczasem w kryjówce M zidentyfikowała głównych członków uzbeckiego gangu. Sure. That's Amira. Próbujemy ustalić, kto jest żołnierzem, kto pułkownikiem, a kto wartownikiem. W ten sposób dotrzemy do Rano. To ona biła i zabrała paszport, zdjęcia oraz biletem. Sprawdzimy jej powiązania z gangiem. Udało się namierzyć Rano. To ona. Mamy ją. M natychmiast rozpoznała kobietę na filmie. Wezwaliśmy policję, żeby aresztowała podejrzaną. Funkcjonariusze chcą uniknąć konfrontacji. Peters zgodził się więc wywabić Rano z klubu. Znalazł ją przy barze. To ona. Na komisariacie M chciała spojrzeć w oczy kobiecie, która uwięziła ją w Bangkoku. Wydłubieć jej oczy, zabije. Tak ci przyłożę, że popamiętasz. Zamknij się. Sama się zamknij. Dziwka jedna. Mów za siebie, szmato. Z powodu braku dowodów kobieta opuści areszt. Lecz dla M akcja kończy się sukcesem. Mając raport policyjny, wystąpimy o tymczasowy paszport.
Dostanie też pieniądze na powrót do domu. Zeznania ofiary pomogą śledczym stworzyć profil gangu. W ten sposób łatwiej będzie znaleźć najsłabsze ogniwo. Em była wyjątkowo dzielna. Wprowadziła nas do świadka seks biznesu. Powiedziała, jak działa gang i kto za co odpowiada. Dzięki niej wiemy znacznie więcej. Em udało się zbiec, ale wiele kobiet wciąż nie może znaleźć drogi do wolności. Nie wszystkie jednak działają pod przymusem. W Tajlandii z nierządu utrzymują się tysiące bezrobotnych kobiet. Eni Dieselberg wie o tym najlepiej. Kieruje międzynarodową organizacją Nightlight. Grupa wspiera były prostytutki i pomaga im zerwać z przeszłością. Młode kobiety myślą, że już niczego w życiu nie osiągną. Uświadamiamy im, że same mogą wybierać, że mają prawo do lepszego życia i realizacji marzeń. Eni pomaga też uzbeckim niewolnicom. Fundacja zapewnia również opiekę uratowanym kobietom. Od 17 lat N chodzi do dzielnicy Czerwonych Latarni. Nie da się pomóc tym, które odmawiają przyjęcia pomocy. Niewiele o nich wiemy. Dziś Dieselberg prowadzi jednego z członków grupy na terytorium uzbeckiego gangu. Matt Friedman kieruje ONZ-owskim programem UNIAP. Walkę z niewolnictwem seksualnym rozpoczął 25 lat temu, kiedy spotkał 15-letnią prostytutkę. Pewnego razu podbiegła do mnie dziewczyna, złapała mnie za nogę i zaczęła błagać o pomoc. Pracowała w domu publicznym. Funkcjonariuszowi, który mi towarzyszył, powiedziałem, że dziewczynka idzie z nami. Nie zgodził się, twierdząc, że nie pozwolą nam jej zabrać. Nie było uproś. Kiedy tam wróciłem z większą liczbą policjantów, już jej nie było. Potrzebowała pomocy, a ja nic nie mogłem zrobić. To jedna z wartowniczek. Dlatego nie zwraca na nas uwagi. Friedman przybył do Bangkoku zaalarmowany przez Eni Dieselberg. Jej zdaniem uzbecka siatka szybko się rozrasta. Przed 10 laty na jednej ulicy stało 5-6 kobiet. 4 lata temu to się zmieniło. W 2 godziny można ich spotkać nawet 80. Gang nieraz groził Eni Dieselberg. Ona jednak nie składa broni i niesie pomoc kobietom, które o to proszą. Krążą plotki, że pewna Uzbejka chce uciec handlarzom. Żeby ją odszukać, Friedman użyje znajomości. Niewykluczone, że nastąpi przełom w dochodzeniu. Od kilku dni agenci krążą po ulicach Bangkoku w poszukiwaniu seksualnych niewolnic, próbujących wyrwać się z rąk handlarzy. Dzięki kontaktom Matt Friedman prawdopodobnie odszukał kolejną ofiarę. Wczoraj usłyszałem o Uzbejce, której gang zabrał paszport i zmusił do pracy na ulicy. Chce się od nich uwolnić. Jest zdesperowana. Kobieta o kryptonimie Anna jest jedną z wielu ofiar gangu.
Agenci czekają na znak. Anna dostała wiadomość. Plan jest prosty. Galster dopilnuje, by kobieta wyszła na ulicę. Wtedy udający klienta agent sprowadzi ją do kryjówki. Przecznicy od hotelu Galster dostrzegł trzy uzbejki. Jedna z nich pilnuje Anny. Chcesz bzyknąć? Za ile? 1500 batów. Długo? Godzina. Pójdziesz do mojego hotelu? Mając potwierdzenie, że Anna pracuje dziś na ulicy, Galster wezwał posiłki. Zna pani angielski? Tak. 3 godziny za 5000? Spytam szefa. Musi zapytać, czy może pójść na 3 godziny za 5000. W kryjówce przerażona Anna zaczęła opowiadać. Ona też jest w rękach uzbeckiego gangu. Przyjechali z Moskwy i Uzbekistanu, działają w Turcji. Wszędzie mają swoich ludzi. To oni zwabili ją do Tajlandii. Rekruterzy dowiedzieli się, że jest samotną matką i zaproponowali jej pracę w Bangkoku. Anna była w rozpaczliwej sytuacji i się zgodziła. Sądziłam, że jeśli mi się nie spodoba, wrócę do domu. Chciałam, ale zmusili mnie do pracy. Kobiety nie wiedzą, że trafią do niewoli, że będą musiały robić to, co im każą. Nie wiedzą, że będą maltretowane, mogą zginąć albo zostać wielokrotnie zgwałcone. Anna znalazła się w potrzasku. Choć przyjechała z własnej woli, to w świetle prawa międzynarodowego, gdy straciła wolność, stała się ofiarą handlarzy ludźmi. To smutne. Anna ma w telefonie film ze swoim dzieckiem. Ogląda go, żeby nie tracić nadziei i pamiętać, że ma do kogo wrócić. Niestety ofiara nie umie wskazać miejsca, gdzie ją więziono. Śledczy muszą ustalić to jak najszybciej. Ponoć handlarze chcą przerzucić ją i dwie inne kobiety do Malezji. Stamtąd jeszcze trudniej będzie jej uciec. To dla niej jedyna szansa. Dane od informatorów pomagają zlokalizować kryjówkę Uzbeków. Śledczy podjęli kilka tropów. Jeden prowadzi do bloku mieszkalnego podal hotelu Grace. Rozpoczyna się 24-godzinna obserwacja. Wszyscy czekają na przełom. Uzbeków wspierają przybysze z Bliskiego Wschodu. Ci mogą mieć coś gorszego na sumieniu. Niektóre wartowniczki prowadzają się z Irańczykami. Oni ponoć handlują metamfetaminą i kto wie czym jeszcze. Generał Czarnwód odkrył, że uzbecki gang się rozrasta. Siatka działa poza Bangkokiem. Wysyłają kobiety do Pattaji. Pattaja to kolejne miasto na szlaku seks turystyki.
tam uda się generał Charnwood. Pattaya, miasto grzechu. 160 km na południe od Bangkoku. Przez centrum biegnie aleja pełna barów i klubów go-go. Na ulicy roi się od prostytutek. W mieście pracuje 27 tysięcy prostytutek. Większość dobrowolnie. Dlatego Pattaya stanowi doskonałą kryjówkę dla Uzbeków i ich niewolnic. Ludzie Czarnwuta dostali cynk, że handlarze sprowadzają do miasta nieletnie. Generał chce przyłapać ich na gorącym uczynku. Porozmawiasz z sutenerem i spróbujesz wyciągnąć od niego jak najwięcej informacji. Wszystko nagramy. Jeden z agentów zamówi do hotelu Uzbejkę. Ma sfilmować dziewczynę i stręczyciela. W razie kłopotów dzwoń, będziemy w pobliżu. W innej części miasta operuje oddział specjalny. Agenci obserwują hotel nieopodal centrum. Uważają, że to siedziba uzbeckiego gangu w Pattayi. Stąd sutenerzy rozwożą kobiety do innych hoteli w mieście. W jednym z nich pod klienta podszył się człowiek generała Czarnwuta. Widzę ich. Alfons i jego dziewczyna. To ona? 1500 batów płatne z góry? Polowi udało się sfilmować stręczyciela. To jego obserwowali ludzie z oddziału specjalnego. W pokoju agent sfilmował również dziewczynę. Skąd jesteś? Z Indii. Nieprawda. Paul wykonał zadanie i mówi dziewczynie, że się rozmyślił. Dał jej trochę pieniędzy i odesłał do domu. Pod siedzibą gangu agenci zidentyfikowali człowieka odpowiedzialnego za dostarczanie kobiet. Nadano mu kryptonim M1. Udało się też namierzyć Uzbejkę kierującą komórką w Pattayi. Nowe dowody mogą pomóc w rozbiciu uzbeckiego gangu. W Bangkoku oddział do walki z handlem ludźmi ustalił adres, pod którym handlarze przetrzymywali Annę. Po raz pierwszy operacja Graceland może skończyć się uwolnieniem kilkunastu niewolnic. Trwają przygotowania do szturmu na siedzibę Uzbeków. Niewykluczone, że uda się zebrać dowody, które pozwolą rozbić gang. Funkcjonariusze z oddziału do walki z handlem ludźmi jadą do ich kryjówki. Anna jest bezpieczna. Policja obawiała się, że gang przerzuci ją do Malezji. Dlatego należało ją ukryć. Gangsterzy byli całkowicie zaskoczeni. Tylko w jednym pokoju znajdowało się 13 kobiet.
Nic jej nie zrobicie, jest młoda. Policja zabezpieczyła mieszkanie, a ludzie z oddziału do zwalczania handlu ludźmi ustalają, które kobiety trafiły tu dobrowolnie, a które z przemytu. W zamieszaniu część kobiet próbuje skontaktować się z resztą gangu. Mam męża i dziecko. Mogę zadzwonić? Policjanci odmawiają, ale wartowniczki grożą kobietom po uzbecku. Powiecie, że pracujecie dla siebie. Jasne? Chcę porozmawiać z dzieckiem. Jeszcze karmię. Na komisariacie kobiety wciąż są razem, co tylko pogłębia chaos. Przyjechałam sama. Z obawy przed gangiem, niektóre upierają się, że pracują dobrowolnie. Kto panią zatrudnia i czy przywieziono tu panią wbrew woli? Nie mam szefa. Sama tu przyjechałam. Co pani robi w hotelu Grace? Tak jak powiedziałam, pracuję. Policja zdobyła potwierdzenie, że kobiety są częścią siatki handlarzy. Robię to dla pieniędzy. Co z tego, że jestem prostytutką? Po to tu przyjechałam. Dlaczego miałabym kłamać? Ja jestem prostytutką, ja czesne to robię. Ja nie przyjechałam, zatem mnie uwadzę i siedzę. Dopiero w 10 godzinie przesłuchań dwie kobiety, N oraz D, przyznały się, że je zniewolono. Zgodziły się też wyjawić tożsamość uzbeckiej wartowniczki. Nadano jej kryptonim Shalo. To kobieta, która cały wieczór chciała dokądś dzwonić. N oraz D to nie jedyne ofiary handlarzy ludźmi, lecz tylko one zwróciły się o pomoc. Eni Dieselberg ukryła je w prywatnym przytułku, aby chronić przed gangiem. Ten jednak szybko się o nie upomniał. Od informatora wiem, że ktoś usilnie ich poszukuje. N i D stanowią dla Uzbeków realne zagrożenie. Jeśli zgodzą się zeznawać, pogrążą całą siatkę. Ponoć jakiś Arab szuka dwóch Uzbejek. Grozi im niebezpieczeństwo. Chce wiedzieć, gdzie przebywają. Jeśli go zobaczysz, spróbuj zrobić zdjęcie albo zdobyć jego nazwisko. Postaram się, ale to nie będzie łatwe. Grupa ryzykuje. Kluczowi świadkowie boją się o swoje życie. Jeśli odmówią składania zeznań, Shalo opuści areszt. Po pół roku operacja Graceland może skończyć się fiaskiem. Wobec braku dowodów policja zwolniła uzbecką wartowniczkę. Właśnie wtedy nastąpił przełom. Po kobietę przyszedł Moat, człowiek znany śledczym. To imigrant z Bliskiego Wschodu, który szukał N oraz D.
Zdaniem Galstera podejrzany mężczyzna jest mężem Szachlo i księgowym gangu. Agenci tropili go od miesięcy. Rozpoczyna się obserwacja. Mężczyzna doprowadził ich do hotelu Grace. Okazało się, że kieruje interesem z hotelowej kawiarni. Moat współpracuje z dwoma mężczyznami. Agenci śledzą każdy ich krok, aby ustalić, czym się zajmują. W operacji Graceland rzecznik grupy dochodzeniowej spotkał się z Galsterem w opuszczonym hotelu. Nawet Galster nie może zobaczyć twarzy agenta. To one. Uzbejki? Grupa operacyjna zidentyfikowała szefową komórki w Pattaji i wpadła na ślad kanału przerzutowego z Azji Środkowej. Do pracy w Pattaji werbują Rosjanki i kobiety innych narodowości. Namierzyliśmy też wartowniczkę. Galster obejrzał nagranie z Bangkoku. Hotel Grace. Były na nim osoby powiązane z uzbeckim gangiem. Według naszych informacji to właśnie oni rozsyłają kobiety. Ci dwaj to kto? Nawiązują z nimi kontakty i wszystkim się zajmują. Nie są Tajlandczykami. Cenne informacje. Wiemy, kto stoi na czele gangu, kto handluje i kto dba o pieniądze. Dla grupy operacyjnej to osobista sprawa. Szajka handluje ludźmi. Takie szumowiny psują społeczeństwo. Jeśli nam się powiedzie, oczyścimy kraj z takich jak oni. W Bangkoku Szachlo pojawiła się na rozprawie. N oraz D są tu po raz pierwszy. Bojąc się zemsty gangu, kobiety zmieniają zeznania. To dla nas zły dzień. Kobiety mające obciążyć Szachlo pod przysięgą podały zupełnie inną wersję wydarzeń, szkodząc samym sobie. Po pół roku akcja przeciwko uzbeckiemu gangowi stoi pod znakiem zapytania. Napięcie rośnie. Steve Galster zrozumiał, że zamiast pomóc kobietom, naraża je na niebezpieczeństwo. Może uda się wtrącić kogoś za kratki, ale jakim kosztem? Niełatwo walczyć z handlarzami, jeśli ofiary nie chcą zeznawać. Trzeba jednak próbować. Musimy przeniknąć do ich struktur, obserwować i nie dać się zdekonspirować. Właśnie dlatego zwróciliśmy się o pomoc do zawodowców. Oddział specjalny podjął kolejny trop. Możliwe, że uda się schwytać członka uzbeckiego gangu. Grupa szturmowa ćwiczy zatrzymanie. Od tego zależy powodzenie operacji Graceland. W tajnym ośrodku funkcjonariusze przygotowują szturm.
W dochodzeniu nastąpił przełom. Grupa operacyjna zdobyła dowody obciążające członka gangu. Siedzimy tu prawie dobę. Agenci ćwiczyli szturm i zatrzymanie. To ma być precyzyjna operacja. Cel jest jedną z ważniejszych osób w siatce. M7 śledziliśmy od jakiegoś czasu. To groźny typ, a drugiej szansy nie będzie. Rozstawiamy snajperów. Jeśli coś nawali, wesprą szturmujących. Dwudziestoosobowy oddział wyciągnie M7 z samochodu i grożąc więzieniem, zmusi do współpracy. Chodzi o zdobycie informacji, które umożliwią dotarcie do kierownictwa gangu. To nie lada wyzwanie, lecz nie ma wyjścia. Oddział dostał cynk o jednym z handlarzy. Trzeba działać cicho i sprawnie. Galster jedzie za jednym z samochodów operacyjnych i czeka na sygnał. Za 700 metrów skręć w lewo. Potem zwolnij, bo snajperzy są już na miejscach. Zaraz się zacznie. Opodal drogi Steve zauważył dwa samochody. Oddział szturmowy wkracza do akcji. Oprócz M7 wpadł kolejny członek siatki. Wszystko zgodnie z planem. Jest nasz. Ryzyko rośnie z każdą minutą. Operacja trwała zaledwie kilka minut. Handlarze zostali zatrzymani. Agenci szybko nakłonili M7 do współpracy. Grupa operacyjna uzyskała dostęp do uzbeckiej siatki handlarzy ludźmi. To pierwsza okazja, żeby rozbić gang. Mamy obowiązek pomóc wykorzystywanym kobietom. Liczę, że przestępcy trafią za kratki. Operacja Graceland jeszcze się nie zakończyła. Rozpracowujemy gang. Wierzę, że ruszyliśmy kamień, który wywoła lawinę zatrzymań. Początkowo nie będzie tego widać, lecz każde kolejne aresztowanie osłabi strukturę gangu. Nie złożymy broni. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Łukasz Migacz. Czytał Marek Lelek.